Anna Myćka, witam w programie Gośćnia, a w naszym studio gościmy dzisiaj panią Annę Hetman, prezydent Jastrzębia-Zdroju. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani prezydent, no coraz częściej mówi się, że miasto Jastrzębie-Zdrój jest bardziej przyjaźniejsze dla mieszkańców i z roku na rok o wiele bardziej. Czy zgodzi się pani z tym stwierdzeniem? Jak najbardziej, takie jest nasze zamierzenie, stworzyć miasto przyjazne. W tej chwili chyba wszystkie miasta dbają o to, by mieszkańcy pozostawali i przyjezdni jeszcze tutaj pojawiali się. My również o to dbamy. Temu służą wszystkie inwestycje i działania tak zwane miękkie, czyli wydarzenia kulturalne i sportowe. To przede wszystkim miejsca, w których mieszkańcy mogą się spotkać, miejsca rekreacyjne, odpoczynkowe, to między innymi odnowiony park zdrojowy, kompleksowo odnowiony park zdrojowy, zrewitalizowany deptak, budynki, obiekty, które się w tym parku mieszczą, na przykład ostatnio oddany budynek Łazienki 3. To również ja się też do tego chciałam jeszcze wrócić, tak? Bo też może zacznijmy od tego, że niewątpliwym plusem w mieście jest rozwój przestrzeni zielonej. Tak. No bo udało się stworzyć i piękne ogrody, czy też parki kieszonkowe, ale też chyba to nie wszystko. To nie wszystko, bo mamy i OWN, który już od 2018 roku funkcjonuje, ale ciągle go rozbudowujemy. W minionym roku oddaliśmy do użytku już kawiarenkę przy OWN-ie i zmodernizowaliśmy czy zrewitalizowaliśmy staw, który tam się znajduje. To, co mamy jeszcze w planie, to rozbudowę takiego miejsca dla dzieci i nie tylko, również dla dorosłych rekreacyjnego w miejscach, które tam jeszcze są. Mamy na to projekt i mamy możliwość pozyskania środków na to. Mieszkańcy czekają bardzo na to, by w stawie w OWN-ie popływać sobie kajakami. Tutaj mamy, musimy jeszcze z Lasami Państwowymi bardzo długo rozmawiać i lobbować, aby na to wydali zgodę, ale być może uda nam się to w tym roku właśnie zrealizować, bo w planie zagospodarowania przestrzennego dotychczas staw był lasem, a w lesie oczywiście nie można pływać, więc nadleśnictwo się na to nie zgadzało. Teraz zmieniamy plan. Już w pierwszym półroczu ten plan będzie zmieniony, czyli staw będzie stawem i tam będzie można realizować takie działania rekreacyjne. Dużo mówi się też o tym nowym deptaku, no, który jest niewątpliwie wyczekanym na pewno przez mieszkańców. Nie tylko dla spacerów, ale czy też tam właśnie na tym deptaku pojawiają się jakieś zielone elementy? Deptak mieści się tuż przy parku, otoczony jest już zielenią. Na samym deptaku również jest sporo zieleni i jeszcze będziemy wiosną, oczywiście ona będzie bujna i wtedy będzie bardziej widoczna. Tam pojawią się również kwiaty, kolorowe kwiaty, więc to nam urozmaici ten deptak. No i sam park jakby zachęca również do odwiedzenia, bo właśnie w parku jest bardzo, bardzo dużo zieleni i również zabytkowej zieleni. Czy do tej zieleni też możemy zaliczyć właśnie żelazny szlak rowerowy? No, żelazny szlak rowerowy jest taką atrakcją nie tylko na ścieżkę rowerową, ale właśnie otoczenie. Otoczony jest w dużej mierze drzewami, polami, lasami, stawami i wzdłuż szlaku również przebiega szotkówka, po której można pływać, czyli tą rekreację, odpoczynek można świetnie połączyć, pływanie z rowerem, rower z pływaniem, a później po jakimś czasie spotkać się w miejscu, gdzie można na przykład przy ognisku coś zjeść, zawsze w otoczeniu zieleni. Żelazny szlak rowerowy to również, no, jakby taki szlak, którym miasto się chwali. Jest to taka troszeczkę wizytówka, prawda? To jest wizytówka miasta i gmin okolicznych, z którymi też ten projekt był realizowany, bo szlak, jak przypomnę, sięga aż do Karwiny i pętla, ponad 50-kilometrowa pętla zachęca nie tylko mieszkańców, również turystów z całej Polski. Tam jest bardzo, bardzo dużo przyjezdnych, dlatego też myślimy o rozbudowie miejsc parkingowych i miejsc na kampery czy pól namiotowych. Na tym nam bardzo zależy. Tuż przy żelaznym szlaku są takie, w niedalekiej odległości są takie miejsca, gdzie zechcemy, by turyści również korzystali z tego, a dzięki temu będzie się pewnie rozwijała taki będzie się rozwijał mały biznes, gastronomia czy być może hotelarstwo, bo o to przede wszystkim pytają turyści. A jak to jest ze sztuką miejską? Jakie te projekty już udało się zrealizować? Kilka
miesięcy temu pojawiły się po raz pierwszy w Jastrzębiu anioły przy rondzie centralnym i to było zamierzone. Te anioły miały trochę zszokować, bo taka sztuka się nie pojawia też zawsze. Też chyba takie emocje wzbudziły, prawda? Takie emocje wzbudziły i one jakby były tak, ta pierwsza wystawa miała pokazać, że coś się za tym będzie działo. I tak właśnie się wydarzyło. W Park Zdrojowy to jest również miejscem takim, gdzie sztuka będzie miała ogromne znaczenie dla tych, którzy się tam będą odwiedzać park. To już wystawa tych wielkich rzeźb Chichot Losu Michała Batkiewicza, a tuż za nimi Łazienki 3, przed budynkiem Łazienki znów dwie rzeźby Michała Batkiewicza i wystawa właśnie w budynku Łazienki 3, czyli Galerii Sztuki Współczesnej, również Michała Batkiewicza, wystawa pierwsza pod tytułem Cywilizacja. Tam co 2 miesiące będą się te wystawy zmieniały, tak by każdy mógł skorzystać. Uwagę również zwracają murale, a jest ich chyba 4 nowych murali właśnie tak. W mieście. No to czego one nawiązują? Murale są również, nawiązują do tego, co robimy, do naszej historii. W parku w naturalny sposób mieści się mural Jarmiły i Mikołaja Witczaków. To oni byli założycielami i rozbudowali tutaj Zdrój, Park Zdrojowy i całe uzdrowisko. Natomiast w centrum miasta mamy 2 murale nawiązujące do historii wolnościowej, czyli jeden nawiązujący do 40. rocznicy Porozumienia Jastrzębskiego, a mural Poziomy tuż przy Placu Wośb, który nawiązuje do walki o wolność w latach 80., czyli pod ziemię. Widzimy, patrząc na chodnik, widzimy, znajdujemy się tak naprawdę pod ziemią. Natomiast 4. mural przy ulicy Krakowskiej jest muralem ekologicznym, nawiązującym do ekologicznego miasta. Ważnym punktem właśnie też miasta jest Park Zdrojowy, o którym już Pani wcześniej wspomniała. No właśnie, a jest w nim co robić, prawda? Tak, rzeczywiście w parku można przede wszystkim spacerować i oddychać czystym powietrzem. Można skorzystać z oferty, którą tam mamy, czyli Dom Zdrojowy, który organizuje wiele wydarzeń, Miejski Ośrodek Kultury, bo generalnie Dom Zdrojowy pod Miejski Ośrodek Kultury podlega, Łazienki 3, bo już mamy oddane. Po drugiej stronie Deptaka mamy również Galerię Historii Miasta w nowym budynku, w budynku Spółki Brackiej i Galerię Dzwonków, największa galeria na świecie, zbiór dzwonków, którym się możemy pochwalić naprawdę już za oceanem nawet. Nigdzie takiego zbioru nie ma, więc jest co robić, a można też, ten deptak służył temu, by rozwijała się tam gastronomia, lokale jakieś użytkowe i to się już pojawia i już tam można spacerować, porozmawiać, ale również czegoś ciepłego się napić czy zjeść. I czy można też zadbać o zdrowie, bo jest i też chyba inhalatorium. Inhalatorium jak najbardziej już funkcjonuje od wielu lat. Inhalatorium zimą, a latem tężnia na OWN-ie, do czego serdecznie zachęcamy. Właśnie w ten weekend otwarto nowy budynek. W sumie nie nowy, bo jest już jego długa historia, ale zainaugurowano jego odrestaurowanie, jakby Łazienek 3. No i też myślę, że wszystkich ciekawi, co tam będzie się znajdować. No rzeczywiście budynek stał chyba 25 lat, zniszczał. Po 25 latach podjęliśmy się rewitalizacji, również z udziałem środków zewnętrznych. To jest tak zwana Galeria Sztuki Współczesnej. Tam będą różne wystawy, nie tylko rzeźb, również malarstwa i fotografii, bo fotografia ma tam zgodnie z projektem swoje mocne miejsce. Tam jest również obserwatorium, gdzie można poobserwować i rybki pływające świetnie dla dzieci. I mamy wielkie teleskopy i lunety i mikroskopy, pod którymi możemy obserwować i niebo, i żyjątka malutkie pod mikroskopem, czyli prowadzić nawet lekcje dla dzieci. One się będą zmieniały o kosmosie, o przyrodzie, o tym, co wokół, co nas otacza, o gwiazdach, więc każdy chyba znajdzie coś dla siebie. Czy nad nazwą tego miejsca, czyli Galeria Sztuki Współczesnej, długo się myślało? Galeria Sztuki Współczesnej dlatego, że pisząc projekt, wymóg był taki, by oferta kulturalna była inna niż dotychczas. Mhm. Co w mieście musiało być coś nowego, a takiego czegoś nie mieliśmy, dlatego taka galeria już w projekcie pojawiła się. Myślę, że warto też wspomnieć, co w mieście się zmieniło pod względem infrastruktury drogowej i związanego z tym bezpieczeństwa. No przede wszystkim mamy coraz lepsze skrzyżowania, bezpieczne skrzyżowania, czyli nowe rondo na zbiegu ulicy Granicznej, Północnej i Alei Piłsudskiego. Mamy rondo przy ulicy Młyńskiej i Podhalańskiej. To dwa takie skrzyżowania, które spędzały sen z oczu kierowcom.
mamy rondo przy ulicy Ranoszka, rondo Wyszyńskiego. Na to mieszkańcy czekali kilkadziesiąt lat. To było skrzyżowanie z pięciu stron, kiedy samochody zjeżdżały, trudno było się włączyć do ruchu. To naprawdę ułatwia jazdę. No i teraz buduje się rondo przy ulicy Broniewskiego i Armii Krajowej, które też bardzo newralgiczne skrzyżowanie, a ponieważ powstanie tam centrum handlowe, park handlowy, ruch będzie większy, to rondo ułatwi nam życie po prostu. Też jakieś oświetlenia, prawda? Nowe są, sygnalizacje świetlne? Tak, do oświetlenia przejść to jest coś, co realizujemy od kilku lat. Mamy już 57 przejść doświetlonych i każdego roku będziemy kolejne doświetlać, tak aby już w przyszłości były te wszystkie przejścia doświetlone i bezpieczne. No i oczywiście sygnalizacja świetlna przy ulicy Warszawskiej, tam też było skrzyżowanie bardzo trudne dla kierowców. Wiele dróg przybyło i również nazw ulic. Czy jakaś szczególnie przypadła Pani do gustu? Bo jest i Złota, jest i Swojska, jest i Borowikowa oraz Kąty. Te nazwy ulic już od wielu, wielu lat były tak planowane, by tworzyły jakąś całość, czyli w jednej dzielnicy kojarzyły się z czymś. Dlatego też nazwy są różne, ale tylko dlatego, że one są rozmieszczone w różnych dzielnicach i te kwiatowe w jednej dzielnicy się mieszczą, inne w drugiej. Dlatego też no, nową też ulicą jest kawałek wycięty z Alei Piłsudskiego i przekształcony nazwa nowa Aleja Piechoczka, czyli chcemy tych naszych bohaterów jastrzębskich również o nich pamiętać. Muszę zapytać o te parkingi, bo to jest taki temat, który no jednak ciekawi każdego mieszkańca, bo miasto się rozwija, ale czy właśnie ma pomysł na to, żeby jakoś zwiększyć te miejsca parkingowe? Miejsc parkingowych przybywa. Powstały nowe parkingi i przy ulicy Wodeckiego, przy ulicy Wielkopolskiej i przy ulicy Witczaka. Mamy również w planie budowę nowych. Ten ulica Witczaka i w okolicy Zdroju będą te parkingi budowane. Z tego względu, że tam jest to miejsce, tak, miejsca centralne. To jest jakby dzielnica taka historyczna miasta i wydarzenia różne przyciągają mnóstwo ludzi. Już mamy dwa projekty na budowę tuż przy parku dwóch parkingów, a trzeci w zamierzeniu, ale już taki większy, być może w wielopoziomowy parking właśnie w dzielnicy Zdrój. Więcej dróg to i więcej samochodów, również no, większe spalenie emisji. I tutaj właśnie moje pytanie, bo jakby myślę, że miasto dba o tą jakość powietrza i ma wiele pomysłów, co zrobić, aby ta jakość była jeszcze lepsza. Tak, my chyba jesteśmy pionierem w likwidacji kopciuchów. Już wiele lat temu te kopciuchy zostały zlikwidowane. Ciągle miliony złotych na dotacje przekazujemy od 2 do 4 milionów rocznie na wszelkiego rodzaju dotacje ekologiczne, na wymianę pieców, na fotowoltaikę, na termomodernizację, likwidację azbestu. Oczywiście te wszystkie działania służą temu, by mieszkańcy również byli świadomi tego, że dbamy o powietrze wspólnie i każdy zaczyna od siebie. Jako miasto mamy już wszystkie piece zlikwidowane, jest ogrzewanie bądź gazowe, bądź systemowe i coraz więcej fotowoltaiki na niemal każdym obiekcie publicznym. Też właśnie można skorzystać z darmowej komunikacji, prawda, żeby jednak polepszyć to powietrze i tak. nie jeździć samochodami. Komunikacja zbiorowa bardzo ważna, czyli budowana już, projektowana kolej i autobusowa komunikacja za 0 zł. To przede wszystkim taki cel był ekologiczny i ekonomiczny. I chcemy, aby z tej komunikacji korzystało jak najwięcej osób, by samochodów było mniej. Warto dodać, że chyba w mieście też można skorzystać z rowerów miejskich. System rowerów miejskich. W ubiegłym roku dołączyły hulajnogi. Mhm. Coraz więcej osób z tego korzysta, co nas bardzo cieszy, bo to też zdrowy tryb życia, więc wszyscy będziemy zdrowi. A czy miasto też myśli może w jakiś sposób, nie wiem, ułatwić tą komunikację oraz wprowadzić autobusy jakby elektryczne? Tak, autobusy musimy zmodernizować co jakiś czas. W tej chwili już mamy te autobusy Euro 6, czyli z najmniej szkodzące środowisku, a przede wszystkim czekamy na autobusy elektryczne. Mamy złożony wniosek, z którego mam nadzieję korzystamy ze środków unijnych i w najbliższym czasie te autobusy pojawią się już w Jastrzębiu. A jaką ma Pani strategię na ten rozwój placówek oświatowych w Jastrzębiu? No,
Wiele szkół udało nam się już zmodernizować i to była kompleksowa modernizacja, nie tylko termomodernizacja i założenie fotowoltaiki, również wewnątrz te obiekty zostały zmodernizowane. To już kilka szkół i przedszkoli, natomiast czekają kolejne i przedszkola i szkoły. W przedszkolach przede wszystkim oddymianie, ale to nie jest tylko oddymianie, również termomodernizacja i założenie fotowoltaiki, bo chcemy, aby dzieci były, uczyły się w dobrych warunkach. Nie sposób tutaj zapytać o to podejście nowoczesnych technologii nauczania i o ten brak zadań domowych, które ostatnio rząd chce wprowadzić. Myślę, że to jest dobry pomysł, bo my w szkołach już te nowoczesne technologie od dawna stosujemy i z roku na rok coraz więcej szkół jest wyposażonych w nowe pracownie właśnie z udziałem środków zewnętrznych. Te projekty każdego roku są realizowane, a brak zadań domowych w domu to, myślę, efektywniejsze słuchanie i nauczanie w szkole. Nikt nie jest w stanie 45 minut skupić się non-stop, nawet dorosły człowiek, dzieci również, więc wprowadzenie nowych metod nauczania w szkole i brak prac domowych to dobry kierunek. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję. Przypomnę jeszcze raz, że moim gościem była pani Anna Hetman, prezydent miasta Jastrzębie-Zdrój. Dziękujemy. Do widzenia.